I to czy masz kiedyś na Traor w kolejnym odcinku z Hardware 4 notyfikacji Case Redux jako Meksyk. W ostatnim odcinku pokonaliśmy tutaj naszych dawnych sojuszników, a obecnie będziemy próbowali przygotować się na kolejną wojnę, bo niestety, ale nie podoba mi się, że ci nadal kontrolują te tereny. Tak naprawdę bardzo chętnie bym chciał, żeby ci padli, ale dosłownie tamten rząd to nie chce paść. Nie chce paść. A tak naprawdę dużo prawdy jest. Musimy tutaj sobie jeszcze poogarniać rzeczy. Więc powoli to robimy i uznałem, że fajnie było, gdybym puścił sobie ten event, o którym mówiłem. Ponieważ dosłownie, jeżeli go nie puścimy, to ja się... No bo jest taki problem, że ten event powinien wyskoczyć, kiedy ona jest, rządzi, ale nie wyskakuje i mnie to najbardziej denerwuje. Więc dajcie mi chwilę i go włączę. Okej, w takim razie już mam ten event i... No, w sumie już się nam zmieniła. Więc niech żyje nowa imperatorka, nowa cesarzowa, nawet nie wiem co. Więc tak, to w sumie jest tyle z tego. Po prostu zmienia nam się cesarzowa i to chciałem od dawna, tylko że event nie chciał się rozpocząć. Dosłownie event polegał na tym, że żeby on się rozpoczął, to musiała po prostu być tamta królowa i tyle. I wtedy on powinien po pewnym czasie się rozpocząć, tylko że się nie chciał. No niestety, czasami tak bywa, że ludzie ustawiają jakieś takie mega proste rzeczy, a Hoi po prostu nie chciałby to odpalić. Zapewne gdybym sobie, nie wiem, zrestartował czy coś takiego, to zapewne po pewnym czasie dałoby mi się zdobyć to po prostu. Bo czasami restart gry pozwala na zdobycie. Dobra, w takim razie w tym odcinku szykujemy się na wojnę z nimi ponowną, ponieważ oni kontrolują większość naszych terytoriów, którą chcemy. A po pewnym czasie i tak będziemy musieli z nimi pójść na wojnę, więc w sumie na to wszystko wychodzi. Ogólnie też próbuję sobie już podbić nieco lotnictwo. Na szczęście syndykalistom bardzo dobrze idzie. I tak, mamy do wyboru albo to, albo to. Myślę, że zanim by się nam udało w ogóle to by zrobić, to bardzo dużo minie, ale jeżeli widzę breakthrough, to biorę to. Dosłownie zobaczyłem breakthrough na końcu, takie nie. Reszta się nie liczy. Liczy się breakthrough. Niestety, ale breakthrough w Hoju jest zbyt dobrą rzeczą, żeby ominąć go. Dobra, w takim razie powoli tutaj nam się wszystko zbiera. Mamy mega dużą produkcję, nie powiem. Ale i tak... No i tak potrzebujemy nieco. No teraz spawnuję cokolwiek dywizjami. Te dywizje po prostu nam są potrzebne na froncie. Okej, tutaj coś. Tutaj jest jakiś gościu. Nie wiem dlaczego. Dobra, damy go. Po prostu postanowiłem, że go damy. Nawet nie wiem, czy on jakoś nam się opłaca. Dobra, w głównej mierze musimy popatrzeć sobie, jak to wygląda z naszymi dywizjami. Ponieważ, jak sami widzicie, mamy słabo z manpowerem. Więc może bardzo fajnie byłoby sobie zwiększyć go. Nawet bardzo, bardzo by się opłacało to zwiększyć. Niestety nasze fabryki nie pracują tak szybko jak chciałbym. Naprawdę chciałbym, żeby o wiele szybciej pracowały, ale one tak szybko nie pracują. No przynajmniej się nam buduje to na czas. Tutaj możemy sobie dodać to kilka fabryk w tym miejscu. No po pewnym czasie... Podoba mi się, że powtarzam to. No po pewnym czasie po prostu nas zaatakują, więc muszę mieć jednak dobre produkcje. Tutaj dosłownie nie wiem, co muszę zrobić, żeby to zdobyć. Zapewne muszę zdobyć najpierw to i wtedy się coś włączy. Więc zróbmy lotnictwo, bo reszty już nie możemy robić. Tutaj jakoś się nam dzieje.
To co moglibyśmy sobie zrobić, to agencję dosłownie. Więc zróbmy agencję. Jakiś film jest. No ciekawe. Dobra, limited conscription. I próbujemy cokolwiek osiągnąć, bo nie widzę, żeby tutaj jakoś nam się szybko udało. Może artylerię nieco poprodukować sobie. Na pewno mamy, że tak powiem, dobrą pozycję, ale nie aż taką dobrą. Bo jakby ich pokonali, to byśmy mogli po prostu odebrać im te regiony, które się dla nas należą. I wtedy łatwo się byśmy ich zaatakowali. Ale teraz, no niestety, mamy zbyt bardzo dużo tych prowincji do... W sumie jesteśmy już na takim dosyć ładnym poziomie, ale nie powiedziałbym. No, na pewno samoloty... O, wybudowałem lotnisko, ale zapomniałem tam wyzwać. Samoloty to na pewno nam aż tak nie pomogą. Na szczęście inni nie mają ich więcej, więc to jest super sprawa. Co najwyżej tak, trochę to, bo tutaj jest armor, więc armor na pewno nam się przyda. No, nie jestem za bardzo przekonany do ilości naszych dywizji. Ale gdybyśmy wypchnęli tutaj tą całą, taki ten nóż, który się wbija w nas, to na pewno byłoby o wiele lepiej. I oni się jakoś trzymają, szczerze powiem, jakoś się trzymają. Więc może jeżeli ich pokonamy, to się nam uda. Na pewno w tym odcinku chciałbym włączyć to. Więc w skrócie musimy coś sobie ogarnąć z tym. Tak. Kobiety. O mój Boże. No chyba byś już była opora. Szczerze powiem, weźmy w takim razie tego. Nowy i weźmy jakiegoś officer. Jakiegoś gościa. Tego w sobie weźmy. Dobra. Czy on coś posiada? Niezbyt. Ale okej, na pewno się rozstawią te dywizje. A my możemy sobie dodać te fabryki. Szczerze wyłączę sobie produkcję. Wiem, że zapewne to jest słabo. Okej. Tak, tutaj piszę. No, oni naprawdę byli dosyć popularni, więc nie dziwmy się, że dadzą do tego moda. Ona bardzo młodo umarła, bo była, no, chorowita, więc też to trochę popularności jej dało. To jest najlepsze, że ludzie chorzy naprawdę bardzo nie często mówią o tym, że po prostu dzięki temu mogą zdobyć nawet jakiś... Podoba mi się, że zapewne to jest prawdziwa osoba. Mogą zdobyć naprawdę dużo współczucia, dzięki czemu mogą zdobyć nawet dużo popularności w internecie. No ale to zawsze zależy od osoby, bo ludzie no, po prostu współczują, ale po pewnym czasie to jest takie, że gościu tylko wyciąga nas, żeby tam właśnie coś na nas zarobić. Okej, w takim razie atakujemy. A, 125 dni... Nie mamy tutaj. Dobra, myślałem, że szybciej to porobimy. Ale przynajmniej mamy nieco... Nie będziemy mieć aż tak źle. Dlatego też fajne mieć decyzję do tego. Bo możemy tak, oczywiście support. Ale po co? Tutaj coś mamy, nie... Tutaj czy nie mamy? O, właśnie. Więc teraz nieco zabiliśmy ich, dlatego że muszą wysłać dywizję na naszą granicę, a my akurat jesteśmy w tej lepszej sytuacji, kiedy nie musimy się martwić o tym, że ktoś nas atakuje ze wschodu. Ci się oczywiście trzymają. Nie cierpię, kiedy oni po prostu będą trzymać się bez względu na cokolwiek. To jest najgorsze w USA tym. Ich jest kompletnie trudno pokonać. A oni jeszcze atakują. O mój Boże, oni jeszcze się odbiją. Dobra. Jak na razie zdjęliśmy większość dywizji stąd.
też my jesteśmy lepiej przygotowani, nie powiem. O, Portugalia padła. Mój Boże, ale Francja, ale zrobiła sobie tutaj comeback. Wow. Rosja chyba nawet nie zaatakowała ich, więc to nie jest problem. Tutaj się nadal trzymają ci. A ci w ogóle nie zaatakowali. Czasami się dziwię, że nie atakują. Zgaduję, że balans byłby taki, że on im by się nie udało zbytnio tutaj jakoś porobić, ale przynajmniej można byłoby coś osiągnąć. Dobra, powinniśmy zrobić taką wielką siatkę. To naprawdę fajnie jest to zrobić. Ogólnie się zastanawiam, jak to jest, że wiecie, że oni tak fajnie te siatki wyglądają. Później się zorientowałem, że te siatki polegają na tym, że one po prostu... Mamy chyba w ogóle inną doktrynę. Wiedźmin. Mamy Strategic Destruction, dobra. Myślałem, że coś innego mamy. No, robimy to. A jak to wygląda? Jeszcze trochę, dobra. Tutaj się ustabilizowało, tutaj dosłownie oni największe tutaj dostają w tyłek. O mój Boże, Nordic Federation, co to jest? Tak wiadomo, że jedyną ścieżką tutaj jest Lovecraft, więc nie oszukujmy siebie. Jedyną ścieżką prawidłową to jest Lovecraft. Ale widzę, że mamy tutaj już możliwości. To co bym chciał, tak, połączyć sobie tak. I my powinniśmy sobie coś takiego zrobić i dać to. A reszta jest w sumie na dobrym poziomie. No dzięki temu, że zainwestowaliśmy w lepszą kolej, to dosłownie mamy o wiele lepsze zaopatrzenie w tym regionie. Więc czekamy, aż wreszcie tutaj nam się porobi. Mogłem sobie włączyć na początku odcinka. Nie powiem. Dobra, róbmy to. Wreszcie ich pokonali, ale zgaduję, że znowu będą musieli pokonać, bo tutaj coś będzie. Brazylia jest w Reichspakcie. O, to może być problem później. Chociaż my chyba nie musimy zdobywać Brazylii. Oby. Okej. Okay. Tutaj się nam powoli wszystko robi. Ale bardzo chętnie. No masz się ale dostajemy tego. Cink padł. Ogólnie ostatnio sobie tak przeglądałem te, bo wiecie, bo ja tam reklamuję niektóre mody, to sobie przeglądałem tam te niektóre, to na przykład jest taki Gates of Versalis. To jest naprawdę mod, który o dziwo, bo to jest dosłownie o dziwo, on jeszcze nadal jest produkowany, ale naprawdę jego popularność jest znikoma. Ludzie nawet nie wiedzą, patrzą na to i takie, o, kiedy to wyjdzie, takie, a nie, to już wiesz, wow. Dobra, ich tutaj pokonują, to jest dla nas dobra wiadomość. Na pewno tutaj będą chcieli nas później zaatakować, więc to trzeba się przygotować na nieco na tą wojnę, ale jeżeli będą chcieli nas zaatakować dosłownie po tym, jak zakończą wojnę, to biada im. Okej, tak naprawdę my tutaj zróbmy nasz samolot. Okej. I w takim razie dajemy ten. I to powinno wystarczyć. Dobra, artyleria. Widzę, że dobrze nam idzie. Co nie, ładnie nam produkcja poszła. Możemy nawet zacząć produkować dywizję z powrotem. Ale już nie będę tak za bardzo ich popychać. Okej. Widzę, że znowu możemy coś wybudować. A więcej fabryk militarnych naprawdę nam są potrzebne. Ale widzę, że nasze jednostki naprawdę są przygotowane. Nie sądziłem, że kiedykolwiek to powiem. Okej, okay, anti-air. I wypowiadamy wojnę. Potrzebujemy waszych terenów. No i jak sami widzicie,
To nawet nie jest fair. Już dosłownie mieliśmy największy pokój ze wszystkich i teraz ich wykorzystujemy przez to. Dobra, możemy sobie porobić nieco tutaj rzeczy. Szczerze zapomniałem. Dobra. No, samolotów słabo jest, ale później sobie zapewne podbustują produkcję pod koniec. Jak te karabiny? No, karabiny to myślę, że jest ich sporo w magazynie. No, 20 tysięcy, no to na pewno jest sporo. A my powoli zdobywamy te terytoria. No, niestety to nie są nasze klejmy, więc lepiej oddać je Stanom Zjednoczonym, bo dosłownie później szaleją. Nie to, że szaleją, że nie wiem, że jak tacy psychofani, tylko po prostu nie mogą nic zrobić i nawet nas nie mogą zaatakować, więc to jest najgorsze. A jako, że Kanada no, to jest Kanada, to może nawet zaatakować ich w pewnym momencie, więc to jest ważne. Nas też może zaatakować, ale my jesteśmy gotowi. Tutaj możemy coś dać mu. Oczywiście, że jest Logistic Wizard. Logistic Wizard to jest takie... To jest taki bonus. O, nic bym nie zamienił za Logistic Wizard. Dobra, więc na razie to się dzieje. Wydaje mi się, czy jakąś świadomość dostałem. Nie. Zapewne jakieś powiadomienie. Dobra. Mamy tutaj możliwość sobie dodania czegoś, więc oczywiście, że dodajemy. Coś tutaj możemy? Możemy sobie samolot lepszy robić szybciej. Myślę, że możemy to zrobić. Okej, wiem. Znakomita wojna. Wcześniej to musieliśmy robić wielkie mikro, a teraz to nawet nie musimy nic zrobić. Możemy po prostu puścić i tyle. Czy coś tutaj możemy zrobić takiego? Możemy o tak zrobić. O, przechodzimy przez rzekę. To może trochę nam zająć. Nawet ładnie to, nie powiem, wygląda. Możemy robić przeciwko komuś. Może przeciwko syndykalistom najlepiej. No, tutaj nie mamy gdzie wysłać, więc możemy do syndykalistów najlepiej. O, i ja zacząłem gadać o tym. Więc siatki się robią, jeżeli jest jakiś duży punkt zwycięstwa, na przykład ma tutaj, jest za 20, tak, za 20, to wtedy tam się robi to. Myślałem, że to jest jakieś mądre, a to nie jest mądre. Musieliście czekać prawie cały odcinek. Dosłownie jestem z siebie dumny, że taki marketing zrobiłem. Okej. Tutaj robimy dalej, mamy kolejne fabryki, ale to są te sklej, mówiąc. Dobra, widzę, że nam tutaj powoli już nie starcza, więc możemy sobie dać. No i zdobywamy. Tak naprawdę mogliśmy zawsze pójść tam i trochę powalczyć, ale dosłownie nie chce mi się. Dobra, zaatakujcie ich. Teraz zajmijmy się Stanami Pacyficznymi i wtedy będziemy mogli skończyć odcinek. Nie powiem. Trochę słabo atakują, bo dosłownie niektóre dywizje w ogóle nie atakują. A może przez to, że nie mamy zbyt dobrego zaopatrzenia. Nadajmy w takim razie agresywny. Dosłownie. Wszystko nazywają radarem w Kaiser Reduxie. Program radar. To jest śmieszne. Dobra. Tutaj tak naprawdę musimy wejść do Seattle i to będzie po nich, ale jest ogromna rzeka, która nas dzieli. Tak. Idziesz tędy? Rzeka. Idziesz tędy? Rzeka. No i idziesz tak? Wygrywasz. Pamiętam, jak grałem Old World Blues, to tutaj to Seattle to jest naprawdę najgorszy teren, jaki mogli zrobić. Ale chyba była jakaś taka aktualizacja tego terenu po tym, jak grałem. Od razu mówiłem, to nie było kilka miesięcy temu, to było kilka lat temu, więc... Więc nawet nie myślę, że mówię już o czymś nowym. Chcę tak naprawdę wejść do Seattle, to jest moje główne marzenie. Wiem, że to dziwnie zabrzmiało, ale tak, to jest moje główne marzenie. No i większość naszych dywizji odcięła.
to co... O nie, zdobyli naszego agenta. Nasi sojusznicy, to najgorzej. Musimy wysłać inną agentkę, żeby zrobiła tutaj... To... Okej, coś tam w Afryce umarło. Dosłownie... Dziwnie to zabrzmiało, ale zarazem prawdziwie. O, ma się roz mnóstwo dywizji w Seattle. Na szczęście Japonia nie może ich wesprzeć. Niech się tutaj nieco porobią. Tutaj wypchnęliśmy ich. A i do Seattle wyjdzie. No to już... Dosłownie to jest ostatnie. Okej, w takim razie wszystko zdobyliśmy. Możemy spróbować ich marynarkę wziąć? Nie, mamy zbyt mało punktów. Okej. Tylko tego mogliśmy wziąć. A resztę... Przez to, że chyba nie mamy tutaj żadnych lejmów, no to oddamy socjalistom. Okej, w takim razie to jest koniec. Możemy jeszcze co najwyżej pójść i ich dobić. Mamy w sumie jeszcze trochę czasu, więc... Okej. Jesteśmy z nimi w wojnie? O, nie jesteśmy z nimi w wojnie. Okej. W takim razie możemy o tutaj wejść. I zaatakować. Dosłownie zaatakowaliśmy frakcję, która najdłużej stoi. Ona po prostu jest najbardziej wytrzymała ze wszystkich tych frakcji. Dobra, teraz musimy zrobić marynarkę, bo dosłownie więcej już nie można zwlekać. Czy jest ktoś tutaj z... Jest Division Attack, dobra, weźmiemy go. I wyślemy tutaj. Dosłownie udało nam się z niczego zbudować wielkie imperium. Już teraz jesteśmy wielcy. Ale to zabrzmiało bardzo narcystycznie. Okay. Więc to, co musimy spróbować, to tutaj się przebić. Dosłownie myślę, że ja też byłbym przerażony, kiedy w pewnym momencie zobaczyłbym z jakieś 100 tysięcy Meksykanów przed sobą. I dosłownie marakasę słyszę. Samo wyobrażenie tego jest zabawne. Okej, weźmy sobie tutaj jakieś ulepszenia do artylerii. No i dosłownie weszliśmy i tak pchamy. Ale nie gejowsko. Więc teraz idźmy dalej i spróbujmy. Co tutaj jest? Fleet in Being. No, Fleet in Being robimy. Nawet nie patrzę, co jest dalej, po prostu już to wybieram, bo wiadomo, że to nie będzie miało znaczenia. Większość floty to dosłownie ukradliśmy, więc nawet nic nie produkujemy. Dobra, jak tutaj produkcja? Arta by się przydała. Tutaj trochę artylerii też. No i próbujemy tutaj popchnąć. Dosłownie moglibyśmy tutaj pójść, ale jak już tutaj jesteśmy, no to popchnijmy w taki sposób. Nie, raczej w tym odcinku nie uda nam się. Mnie już trochę czas goni i to jest mój już ostatni odcinek nagrywkowy i dosłownie jak skończę, to będę mieć jakieś minuty, żeby przygotować się do kolejnej rzeczy. To znaczy, że oczywiście, że się spóźnię, ale przynajmniej zdążę. Nie wiem, jak to powiedzieć. No, wiecie, o co chodzi, po prostu jak się umówisz na jakiś czas, to i tak wiadomo, że się spóźnisz. Więc za chwilę będziemy kończyć. No, szczerze, oni nawet, oni dosłownie teraz tracą te punkty zwycięstwa. Ameryka, jak mogliście. Dobra, przynajmniej zdobywamy te terytoria, więc to mi się podoba. Zgaduję, że oni... Wy jesteście z nimi w wojnie, dlaczego nie przejmujecie? A, tamten gościu... Zgoda. Jest śmieszny. Okej, Liban padł. Weźmy to. To jakieś cokolwiek, żeby było. Możemy już bomby atomowe, meksykańskie bomby atomowe. Nie, oprócz tego, że to jest zepsuta ścieżka, bo dosłownie się nie da jej odpalić, nie da się w ogóle zmienić później władcy, gdy się wybierze jednego, no to wygląda dobrze.
Ogólnie wydaje mi się, że muszą przejrzeć kod do Meksyku. On jest zepsuty. Szkoda, że osoba, która pisała to, nie powiedziała, że Meksyk jest zepsutym państwem. No ale okej, bądźmy szczerzy. Raczej mało kto wie, jak wygląda zepsuty kod, a jeszcze mało kto w ogóle interesuje się kodem, kiedy... nie powiem, że nagrywając trochę się zaczynasz interesować, ale większość osób nie wie o tym. No, większość osób po prostu, jeżeli nagrywa, to napisze do twórcy takie, że jak zdobyć daną ścieżkę, która jest najśmieszniejsza. No i to jest główny powód, że tak powiem, jak to wygląda. Nie mówię to, że ja pisałem, bo ja za zbytnio nie piszę, ale są ludzie, którzy właśnie grają moje mody, którzy po prostu przychodzą takie, no fajnie, tutaj, no zazwyczaj to też można napisać, ja też piszę właśnie do ludzi, żeby nagrywali, takie, że o, jaka tutaj jest najlepsza ścieżka lub coś takiego. Dobra, ale już muszę się kończyć, więc my z wami trochę w Hardwaren 4, no bo to jest Case Redux. Pamiętajcie o lajkowaniu, komentowaniu, subskrybowaniu. Zachęcam do subskrybowania, dlatego że aktywnie prowadzę kartę społeczności. No to cześć!